Dzień dobry, mamy dzisiaj poniedziałek, 10 maja 2021 roku, godzina 12:51, a to jest dzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. Jeśli chodzi o kontekst długoterminowy tego, co dzieje się na rynkach zagranicznych, czy w ogóle na aktywach finansowych na świecie, to trzeba podkreślić cały czas jedno. Panuje wszechobecna euforia, która związana jest, albo w której konsekwencji de facto mamy bezprecedensowy, najwyższy w historii udział ulicy na rynku, który oczywiście z kolei związany jest z rekordowym zlewarowaniem tejże grupy inwestorów na rynku. Od kilku tygodni pokazuję Państwu tą grafikę obrazującą pewien istotny fakt, a mianowicie każdy szczyt, długoterminowy szczyt na rynku akcyjnym, szczyt wieloletniej hossy związany był z rekordową alokacją gospodarstw domowych na rynku giełdowym. Nie inaczej prawdopodobnie będzie i w tym roku. Dotychczasowe maksima za każdym razem były wyznaczane przez tłum kupujący relatywnie drogie akcje. No i podobnie wieloletnie dołki były wyznaczane przez rekordowo niską alokację gospodarstw domowych na rynku, i tak też przez ostatnie lata sytuacja się kształtowała. To, na co należy zwrócić uwagę, to że euforia, którą widzimy obecnie, nie jest widoczna tylko i wyłącznie na rynku akcyjnym. Jest ona widoczna na pozostałych klasach aktywów. Widzimy niesamowite, spektakularne wzrosty kryptowalut, ale również widzimy niesamowite, hiperboliczne ruchy na całym spektrum surowców, zaczynając od miedzi, czy też stali, aluminium, przechodząc przez następnie ropę naftową, surowce czy metale ziem rzadkich, i kończąc oczywiście na kontraktach terminowych na drewno notowanych w Stanach Zjednoczonych. Również widzimy oczywiście niesamowite dynamiki, jeśli chodzi o wzrost cen nieruchomości, więc ta gorączka zakupowa, co też powinno tak właśnie się zachowywać tłum i powinno mieć właśnie takie miejsce, ta gorączka zakupowa widoczna jest na każdej klasie aktywów. Cały czas nie mam jeszcze zaktualizowanych danych dotyczących alokacji gospodarstw domowych za zakończony już pierwszy kwartał 2021 roku. Jeśli chodzi o koniec czwartego kwartału 2020, to mieliśmy rekordową alokację. No i trzeba pamiętać o jednym. Ta bańka, która obecnie nam się utworzyła ze względu na ogromny napływ ulicy na rynku, który kupuje wszystko, aby nie stracić tej, jak to błędnie ulica myśli, życiowej okazji inwestycyjnej. Ta bańka nie pęknie ze względu na jakieś wydarzenie fundamentalne, nie pęknie ze względu na zmianę warunków makroekonomicznych, nie pęknie poprzez słowa czy czyny, powiedzmy, w sferze politycznej czy jakichś stosunkach międzynarodowych. To wszystko załamie się pod własnym ciężarem w momencie, gdy dynamika napływu nowego kapitału na rynek po prostu się zmniejszy, a dopiero w konsekwencji tego będą się pojawiać kolejne wydarzenia w sferze makroekonomicznej, fundamentalnej, politycznej, które będą budować nową retorykę strachu. Cały czas przypominam, że napływy do funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych, czyli to jest ta kategoria inwestorów, która najprościej rzecz ujmując, jest zaliczana czy nazywana ulicą. Napływy od listopada do marca przewyższyły napływy ze wcześniejszych 12 lat, to już Państwu tą grafikę pokazywałem. Oczywiście rekordowy udział ulicy zawsze związany jest również z rekordowym zlewarowaniem na rynku, czyli rekordowym ryzykiem, jakie ulica podejmuje. Bo już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ta ekspozycja jest największa, ale dodatkowo psychologicznie, bojąc się tego, że ucieknie nam największa okazja inwestycyjna w życiu, dodatkowo lewarujemy się, aby ten trade, ta inwestycja, która jest absolutnie inwestycją pewną, bo tak oczywiście psychologicznie myśli ulica, aby ta inwestycja pewna nie dała nam na przykład 30%
zwrotów w przeciągu roku czy dwóch, tylko aby dała nam wielokrotnie więcej. Dlatego też albo są wykorzystywane instrumenty dające nam lewar, czyli różnego rodzaju instrumenty pochodne, czy to będą ETF-y lewarowane, czy opcje, czy też kontrakty terminowe, ale z drugiej strony ten lewar jest zwiększany poprzez po prostu zadłużenie. Jedną z kategorii tego zadłużenia jest dług zaciągany w rachunku maklerskim. Jak Państwo zobaczą, dynamika przyrostu tego długu w sytuacji, gdy ta dynamika jest większa year over year, czyli na przestrzeni 12 miesięcy jest powyżej 60%, to historycznie korespondowało to ze szczytami cyklu byka. Oczywiście dynamika obecnie wynosi 70%, wyżej mieliśmy w 2000 roku. No i co jest też ciekawe, odchyliliśmy się już dwa odchylenia standardowe od średniej. No i zazwyczaj cykle, czyli kolejny nowy cykl, który zostanie wyznaczony po tej szaleńczej hossie, czyli Bessa, zakończy się najprawdopodobniej w momencie, gdy ten margin debt znajdzie się dwa odchylenia standardowe, tym razem poniżej średniej. Tak było w 2001 i w 2009 roku. Idąc dalej, mamy najdroższy relatywnie rynek w historii, wskaźnik Buffetta ponad już 2. No, historycznie, każdorazowo, gdy mieliśmy rekordową alokację gospodarstw domowych na rynku, korespondowało to z najwyższymi odczytami tego wskaźnika w historii, tyle że obecne odczyty są nieporównywalne z niczym innym, tak? Jedynie dotcom bubble mieliśmy bodajże odczyty na poziomie 1,3-1,4 w szczycie bańki spekulacyjnej, bańki internetowej. Wcześniejsze bańki z 2007 i 1929 roku raptem przekroczyły jedynkę. Teraz mamy 2,05, więc no to, co zbudowano obecnie na rynku, prawdopodobnie dzięki niskim stopom procentowym, dzięki pakietom fiskalnym ze strony Skarbu Państwa, amerykańskiego Skarbu Państwa, prawdopodobnie dzięki quantitative easing, które zastosował Fed i inne banki centralne, to, co zbudowaliśmy teraz w porównaniu do poprzednich cyklów, można by nazwać jakimś monster bubble, czyli jesteśmy tak odchyleni od wartości średniej, że gdy przyjdzie oczyszczenie na rynku, będzie ono najprawdopodobniej najdotkliwsze, przynajmniej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jeśli nie będzie to najdotkliwsze oczyszczenie w historii. Zobaczmy kolejny prosty parametr. Wskazywałem Państwu takie dane, jak choćby cena do sprzedaży, czy cena do zysku na akcję, czyli takie dwa najpopularniejsze wskaźniki. Tam już bijemy historyczne rekordy. Natomiast obecnie powiedzmy, takich współczesnych finansach bardziej patrzy się na EV do EBITDA, czyli EV to jest Enterprise Value, czyli kapitalizacja spółki, a EBITDA to jest de facto taka bardzo ciekawa miara księgowa, która w większości przypadków w 80% tworzy nam free cash flow, czyli de facto nazwijmy to gotówkę, którą produkuje przedsiębiorstwo i na bazie free cash flow mamy modele DCF, które są tak popularne w ostatnich latach. EBITDA to jest zysk operacyjny powiększony o amortyzację, która oczywiście jest wydatkiem bezgotówkowym, więc ta miara EBITDA czy wskaźniki oparte na EBITDA stały się bardzo popularne w ostatnich latach, bo teoretycznie wskazują najlepiej to, co się dzieje fundamentalnie w spółce. No i proszę zobaczyć, że dla indeksu światowego ten wskaźnik IV do EBITDA wynosi 16. Oczywiście nie mamy tutaj takich jednoznacznych wartości, jaka jest wartość godziwa tego wskaźnika. W zależności od branży przyjmuje się różne wartości. Są branże, gdzie ten IV EBITDA powiedzmy 12 jest taką wartością godziwą. Są branże, dla których IV EBITDA w okolicach 6 stanowi wartość godziwą. Natomiast możemy zobaczyć historycznie, jak to wyglądało. No i historycznie średnia wypada gdzieś w okolicach 10. No i widać, że dołek z 2002, 2009 czy double bottom z 2012 roku, te wszystkie dołki wypadały nam grubo poniżej 8, przepraszam, grubo poniżej 9. Natomiast zazwyczaj, gdy dobijaliśmy maksimów, czyli powyżej 12, to przynajmniej spotykaliśmy się z jakąś lokalną korektą. Tak było w 2002, gdy mieliśmy odreagowanie po tej pierwszej mocnej fali wyprzedaży.
po pęknięciu bańki dotkomowej. Tak było w 2008, na początku 2018 roku, pod koniec 2018 roku i na początek 2020 roku. Raz jeden historycznie przebiliśmy znacząco ten poziom 12, doszliśmy do 15 i to był szczyt bańki dotkomowej. Obecnie 16,3. No i jakby to jest kolejna rzecz pokazująca, że rekord został pobity, natomiast moim zdaniem wytłumaczenie tego jest bardzo proste. Tu nie należy szukać się jakichś nowych paradygmatów czy jakichś argumentów, które miałyby to wyjaśnić. Po prostu mamy największą euforię na rynku, która skutkuje największym uczestnictwem ulicy na rynku, i to ulica skutkuje tak absurdalnym windowaniem cen poszczególnych walorów. Natomiast na razie jesteśmy w fazie jeszcze pompowania tej bańki. Natomiast patrząc po takich perspektywach technicznych, do których przejdziemy, czasu do pęknięcia tej bańki pozostało niewiele. Teraz przejdziemy do omówienia takich kilku parametrów krótkoterminowych, pokazujących ciekawą statystykę na rynku. Pierwszym z nich jest wyjście powyżej górnej bandy wstęgi Bollingera na kontrakcie terminowym na DAX-ie. Jest to rolowany kontrakt. W kwietniu doszło do wybicia górą tej wstęgi i pokazywałem Państwu sygnały, które zazwyczaj korespondowały z 30% korektą na DAX-ie. Jeden raz ten sygnał nie został zrealizowany, mianowicie tego sygnału nie zrealizowaliśmy w 2013 roku. Sygnał polegał na tym, że po pierwsze wybijamy górną bandę, no i oczywiście na wykresie miesięcznym my tą górną bandę wybiliśmy, powstała nam spadająca gwiazda, bo jest to wykres z połowy kwietnia. No i druga niezbędna rzecz do wygenerowania sygnału to jest pojawienie się kolejnej czerwonej świecy. W związku z powyższym, jeśli w maju pojawi nam się ta czerwona świeczka, to najprawdopodobniej zostanie wygenerowany sygnał do jakoś mniej więcej 30, od 30 do 50% korekty spadkowej. No i raz jeden ta obserwacja nam nie zadziałała. Ponadto pokazywałem już Państwu S&P 500 w zestawieniu do odwróconego wskaźnika put-call ratio. No i zazwyczaj, gdy powstaje nam dywergencja na tym wskaźniku, dość dobrze ten odwrócony wskaźnik put-call ratio wyłapuje nam szczyty na rynku. No oczywiście maksymalne wartości tego wskaźnika, czyli w tym przypadku minimalne, często korespondują z dołkami. Z dołkami na rynku. Ta dywergencja buduje się już dość długi okres czasu. No i warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na inną interpretację wskaźnika put-call ratio, mianowicie w 2022 roku, po odreagowaniu po tej pandemicznej, błyskawicznej wyprzedaży, weszliśmy w okolice 0,5 i doszliśmy do okolic 0,4. Tak niskie wartości historycznie występowały tylko raz. I to był rok 2000, w momencie, gdy formował się lub pękał szczyt bańki dotkomowej. No i mniej więcej w okolicach 0,4 znajdowaliśmy się wtedy przez około pół roku. No jak Państwo widzą, obecnie wartości 0,4 doszliśmy we wrześniu do mniej więcej tych poziomów. No i znowu około pół roku utrzymujemy się w tym przedziale 0,5-0,4. Kolejna ciekawa rzecz to antycypowana, prognozowana stopa zwrotu bazująca na przyszłym wskaźniku PDOE. Oczywiście forward PDOE uwzględnia przyszłe EPS-y, czyli te prognozowane EPS-y. No i obecnie ten forward PDOE dla całego indeksu S&P 500 wynosi 22. I co jest ciekawe, mamy tutaj linię trendu. Oczywiście dla okresu jednorocznego ten poziom korelacji, czy linia trendu, nie jest zbyt dobra, natomiast czy nie jest zbyt tutaj duża, natomiast jeśli weźmiemy sobie 5-letnią anualizowaną stopę zwrotu, no to ten trend wygląda zdecydowanie lepiej. Współczynnik determinacji 43%, czyli współczynnik korelacji już jest tutaj dość wysoki, czy nawet bardzo wysoki. No i proszę zobaczyć, że linia trendu antycypuje nam, że przy wartości 22 anualizowana 5-letnia stopa zwrotu jest ujemna. Czyli rok rocznie przez 5 lat należałoby się spodziewać ujemnej stopy zwrotu. Tak wynika, jakby ten model przeszedł nam ten punkt przegięcia, który fundamentalnie oznacza to, że to jest moment, w którym nie powinniśmy mieć akcji. Idziemy dalej. Mówiłem Państwu o takim zjawisku jak sell in May and go away. Zjawisko, czy takie pożekadło rynkowe, które funkcjonuje wraz z innymi pożekadłami
Od wielu lat nie jest to zbyt precyzyjne zjawisko, bo patrząc na przestrzeni ostatnich 10 lat, mieliśmy tylko 2 razy maj z ujemną stopą zwrotu. Być może również tak będzie i w tym roku, natomiast to jest zjawisko, które należy interpretować moim zdaniem inaczej. Mianowicie okres maj do końca września jest tym najsłabszym okresem dla akcji, statystycznie i historycznie. W związku z powyższym należy się spodziewać, że jeśli jakaś korekta bądź początek bessy wystąpi na rynku, no to najprawdopodobniej on będzie mieć miejsce w tym okresie maj-wrzesień tego roku. Na samym końcu pewnego rodzaju ciekawostka, pokazywałem Państwu w lutym wskaźnik opracowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Menadżerów, czyli tych menadżerów, którzy szukają alfy na rynku, zarządzając funduszami inwestycyjnymi. No i mniej więcej w lutym 10-miesięczna średnia pokazywała rekordowe zaangażowanie. Tam mamy taką ankietę, gdzie menadżer odpowiada, czy jego zaangażowanie wynosi 200%, 100%, 0, minus 100 czy minus 200. To są możliwe odpowiedzi. Mieliśmy 103% w lutym, czyli najwyższy poziom w historii. Ten wskaźnik oczywiście nieco nam osłabł. Wrócił w okolice maksimów, natomiast tu jest jakby inna ciekawa rzecz. Najbardziej bearishowo nastawieni menadżerowie mieli ekspozycję w akcjach wynoszącą 75%, co było rekordem historycznym. I dlaczego to jest ciekawa rzecz? To jest ciekawa rzecz, jeśli zderzymy to z alokacją wehikułu inwestycyjnego Warrena Buffetta. Mieliśmy 2 tygodnie temu spotkanie akcjonariuszy Warrena Buffetta. Jest to zawsze ciekawe wydarzenie w świecie finansów, natomiast istotniejsze jest to, jak wygląda skład portfela Berkshire Hathaway. Mianowicie posiadają oni 145 miliardów dolarów w gotówce, no i sam Buffett tłumaczył to brakiem okazji inwestycyjnych. Jego zdaniem jest drogo i nie ma po prostu czego kupić na rynku. Prawdopodobnie, bo być może jest tu pomyłka wynosząca kilka miliardów, ale prawdopodobnie posiada on 275 miliardów dolarów w akcjach, większość oczywiście w Apple'u. Tym samym alokacja Buffetta wynosi 65%. I jest to o tyle ciekawe, że Warren Buffett posiada bardziej bearishową alokację od najbardziej bearishowo nastawionych menadżerów do rynku. Dobrze. Przejdźmy teraz dalej do tej hipotezy, którą przedstawiłem Państwu jakiś czas temu. Bodajże tę hipotezę przedstawiłem gdzieś w połowie marca, a mianowicie na całym spektrum aktywów ryzykownych, czyli aktywów zaliczanych do tak zwanego risk-onu, czyli tu mamy indeksy, część surowców przemysłowych, czy w ogóle część surowców. Do tego również należałoby dodać kryptowaluty, kształtowały nam się formacje klinów. Oczywiście te formacje klinów na niektórych walorach się już zakończyły, na niektórych walorach wciąż te formacje klinów się tworzą, natomiast najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, w którym symultanicznie w takim dłuższym okresie czasu, czyli prawdopodobnie kilkunastu tygodni, zakończą nam się struktury wzrostowe i rynek co najmniej wejdzie w fazę korekcyjną. Należałoby tutaj oczywiście zacząć od omówienia indeksu S&P 500. W przypadku indeksu S&P 500 powróciłem do wcześniejszych oznaczeń falowych, oznaczeń, które zakładały, że zbudowaliśmy pierwszą, drugą i trzecią falę we wrześniu ubiegłego roku. Następnie wrześniowa korekta zbudowała nam falę czwartą i to, co widzimy od października, to jest pięciofalowa struktura wzrostowa, która buduje nam wydłużoną falę piątą. W ramach tej piątki ukształtowaliśmy jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. Korekta, którą widzieliśmy w tym roku, czyli korekta zakończona w marcu całym tradem reflacyjnym, zbudowała nam podfalę czwartą. Następne ruchy, czyli kolejne części marca, to była jedynka, dwójka. Potem mieliśmy falę, podfalę trzecią, formację trójkąta, która już się prawdopodobnie zakończyła. W związku z powyższym finalizujemy prawdopodobnie ten ostatni ruch wzrostowy. Co jest ciekawe w tej strukturze? Po pierwsze, widzimy, że powstała nam formacja klina wzrostowego. No i oczywiście nadbiliśmy górne ograniczenie klina, i to jest jakby pierwszy sygnał wstępny do zakończenia tej struktury.
Natomiast to wydłużenie piątej fali jest możliwe z tego względu, że napływa nam na rynek cały czas ulica, która rozciąga i wydłuża tą ostatnią sekwencję wzrostową. Charakterystyczne dla tej formacji jest to, że obecnie udało się zbudować dywergencję, czyli te ostatnie sekwencje wzrostowe, zarówno na indeksach, jak i na poszczególnych spółkach zbudowały już dość znaczące dywergencje. No i najprawdopodobniej mamy do czynienia z taką sytuacją, że finalizuje nam się ostatnia fala wzrostowa. No i w takiej sytuacji ta finalizacja impulsu może oznaczać nie mniej więcej tyle, że w dłuższym terminie czasu, czyli w przeciągu kilku kwartałów, cała ta sekwencja wzrostowa zostanie zniesiona. Jeśli założymy alternatywny scenariusz, według którego zakończyliśmy recesję w marcu ubiegłego roku, co oczywiście absolutnie nic tego nie sugeruje, to rozpoczęła nam się pierwsza fala wzrostowa i potrzebujemy korektę tworzącą falę drugą. W obu tych scenariuszach wzrostowych, obu w tych scenariuszach falowych, jednym wzrostowym, jednym spadkowym, potrzebujemy rozwinięcia ruchu spadkowego, którego minimalny zasięg wypada w rejonie dna fali czwartej niższego rzędu. No i dodatkowo koresponduje to oczywiście z tymi zniesieniami Fibonacciego, czyli 50% i 61,8%. Innymi słowy, indeks S&P 500 czeka 1000-1500 punktów przynajmniej ruchu korekcyjnego. No i to jest taki ruch, który spowoduje to, że indeks technicznie wejdzie w fazę bessy, czyli korekta, którą zobaczymy na indeksie S&P 500, skutkować będzie tym, że rozpocznie się formalnie technicznie bessa. Oczywiście kluczowe będzie to, czy zejdziemy do tego poziomu pięcioma falami spadkowymi, czy zejdziemy trójfalowym ruchem spadkowym. Jeśli zejdziemy trójfalowym ruchem spadkowym, to być może ta alternatywa wzrostowa będzie miała wtedy jakiś sens. Natomiast jeśli zejdziemy klarownym impulsem, będzie to prawdopodobnie początek końca, czyli początek wielomiesięcznej bessy. Z perspektywy długoterminowej indeksy znajdują się już w ciekawym miejscu. Tu też przerysowałem kształt fali czwartej na rozszerzającego się trójkąta. Mamy górne ograniczenie rozszerzającego się klina. Taki rozszerzający się klin zawsze wyznacza nam wydłużoną falę piątą. I tą wszechobecną euforię, którą widzimy teraz na rynku, ona nam doskonale koresponduje z tą wydłużoną falą piątą. No i co ciekawe, taka strefa 4350, 4660 punktów, to jest strefa, gdzie teoretycznie ta sekwencja wzrostowa mogłaby się zakończyć, bo to są charakterystyczne poziomy wydłużenia. Zwrócić jeszcze trzeba uwagę na fakt tej niesamowitej dywergencji. Proszę zobaczyć, w 1996 roku S&P 500 uderzył najwyższe poziomy wykupienia, analogiczne jak w styczniu 2018 roku, i następnie przez 4 lata budował nam dywergencję. Dokładnie mamy do czynienia z analogiczną sytuacją obecnie, czyli styczeń 2018 uderzyliśmy w te rekordowe wartości. No i faktycznie na razie dywergencja jest budowana nieco krócej, bo w 2000 to był cały rok 96, 7, 8 i 9. No można też powiedzieć, że początek roku 2000, czyli z początkiem roku 2000 zakończyliśmy tą sekwencję w pierwszym kwartale, tą sekwencję wzrostową i zakończyliśmy dywergencję. Obecnie dywergencja trwa cały 18, 19, 20, więc na razie mamy ten okres dywergencji o pół roku krótszy niż podczas szczytu bańki dotcomowej. Warto tu zwrócić uwagę również na proporcje czasowe, mianowicie fala piąta, którą obecnie widzimy, która ma charakter fali wydłużonej. Oczywiście te wydłużenia zawsze są widoczne na wykresach w skali arytmetycznej, a nie semilogarytmicznej. Ta fala piąta pod względem czasu trwania była równa fali pierwszej z końcem kwietnia tego roku, czyli w zeszłym miesiącu osiągnęliśmy ten sam okres trwania i to też pokazuje na dojrzałość samej struktury falowej. Wracając do wykresu dziennego, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o fali piątej, która nam się obecnie tworzy, o wydłużonej fali piątej. I w ramach tej wydłużonej fali piątej trzeba przyznać, że w połowie maja ta fala piąta pod względem długości czasu trwania będzie taka sama jak sekwencja fal 1-3. Czyli pod względem czasu trwania ta fala będzie taka sama, jeśli wzrosty potrwają nam jeszcze mniej więcej kilka dni, czyli gdy dojdziemy do
gdy dojdziemy do końca, do połowy maja. Na wykresie miesięcznym artykułowałem tą strefę 4000, powiedzmy 4400-4650. Na wykresie dziennym ta strefa koresponduje z jednym wydłużeniem i z drugim wydłużeniem, czyli proszę zobaczyć, że także te dwie struktury wydłużeniowe, te, które nie widzimy na wykresie miesięcznym, bo na wykresie miesięcznym widzimy tą całą wzrostową falę piątą i tą długoterminową falę piątą, te dwie struktury wzrostowe w tym przedziale dokładnie pokrywają się z tymi mniejszymi strukturami wzrostowymi. Innymi słowy, w przedziale 4400-4650 cztery stopnie fali piątej mają wydłużenie falowe, prawdopodobnie 5 stopni, bo gdy rozpiszemy ten najmniejszy ruch wzrostowy, to też będziemy mogli tutaj wyodrębnić sobie wydłużenie, czyli w rejonie 4400-4600 5 fal piątych kolejnych niższych rzędów będą strukturami wydłużonymi i przypominam, że każda struktura wydłużona, fala wydłużona, związana jest z ogromną euforią i ogromnym pędem zakupowym na rynku i prawdopodobnie tak z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie w przypadku indeksu S&P 500. Zbudowaliśmy na razie na tym indeksie dywergencję. Ta dywergencja oczywiście może się powiększać. Jesteśmy już w strefie wykupienia na każdym interwale czasowym. Natomiast teoretycznie mamy jeszcze potencjał do dopchnięcia do tych wydłużeń, tak, do tych stref wydłużonych, czyli teoretycznie nawet 10% jeszcze na kanwie być może otwierania gospodarek indeks S&P 500 mógłby zrobić. Natomiast odwrócenie będzie jakby, konsekwencja odwrócenia będzie taka sama, czyli czy to będzie z poziomu 4200, czy 4400, czy 4600, minimalny zasięg korekty cały czas to jest 3200. To będzie minimalny zasięg korekty, a jeżeli to jest faktycznie koniec długoterminowej hossy, czy też koniec bańki, no to będziemy wtedy zmierzać na zdecydowane niższe poziomy, czyli do poziomu 2100 punktów i niżej. Oczywiście pozostałe indeksy amerykańskie wyglądają bardzo podobnie. Na Dow Jonesie też mamy wydłużoną falę piątą i też widzimy klin, który ta fala piąta buduje. Wyszliśmy górą z jednego klina. Oczywiście to jest jakby takie, że jakby nie jest to jakoś bardzo mocne wskazanie. Znajdujemy się w ograniczeniach górnego klina. Już te zasięgi korekty zaczęły nam się ładnie zazębiać. No i w perspektywie długoterminowej to też trzeba zwrócić uwagę. Mamy podobną dywergencję jak w 2000 roku. No i w przypadku Dow Jonesa to wydłużenie fal wypada w rejonie 38 tysięcy punktów, czyli też około 10%. Idziemy dalej, tym razem indeks Russell 2000. W przypadku Russella też jakieś niecałe bodajże 8% wyżej znajdują się istotne wydłużenia dla fali piątej na Russellu. Natomiast Russell już osiągnął bardzo dość istotny poziom wykupienia na wykresie miesięcznym, który każdorazowo spotykał się z co najmniej 20% korektą. Być może będziemy budować tutaj dywergencję, natomiast no, tego czasu do kontynuowania ruchu wzrostowego jest coraz mniej. Natomiast Russell jest o tyle ciekawym indeksem, że najprawdopodobniej mamy jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę ukształtowaną. No i pytanie, czy już zakończyliśmy piątkę? Potwierdzeniem tego byłoby przebicie tego różowego prostokąta, czy raczej zbudowaliśmy jedynkę, dwójkę? No i przed nami wzrostowa fala trzecia, czwarta, piąta i znowu po możliwość kontynuacji wzrostów. Na Russellu mamy już sporą dywergencję, więc w kolejnych dniach powinniśmy się przekonać, który z tych tematów będzie rozgrywany. Tu oczywiście jest też możliwość przerysowania tej formacji trójkąta w nieco inny sposób i to by oznaczało, że właśnie zakończyliśmy falę ENA Russellu i dopiero wybijemy się górą z tej formacji. Być może zrobimy tylko 2400, powiększymy dywergencję i na miesięcznym dokładnie uderzymy w tą strefę wydłużeniową. Kolejny indeks to jest NYSE Composite Index. NYSE Composite Index również uderza w górną bandę rozszerzającego się kanału. Jakby story na tych indeksach amerykańskich jest takie same. Wydłużona fala piąta i w ramach tej wydłużonej fali piątej na wykresie dziennym najczęściej mamy impulsy z wydłużoną falą pierwszą, kanały wzrostowe i dywergencje. No i w przypadku NYSE to wygląda niesamowicie. Mamy falę pierwszą, drugą, trójka, która dokładnie ma 62% długości fali trzeciej, piątka, która ma dokładnie 62% długości fali
trzeciej, a jedynka, a trójka oczywiście miała 62% długości fali pierwszej. Mamy także dywergencje i ogromne poziomy wykupienia tychże indeksów. No i w momencie, gdy dojdzie do w końcu jakiegoś szarpnięcia, to najprawdopodobniej ten ruch korekcyjny znowu będzie zmierzał do okolic dna fali drugiej tego ruchu wzrostowego, bądź tak jak w przypadku Dow Jonesa i S&P, to nie jest dno fali drugiej, tylko dno fali czwartej. No i pytanie jest, jak na kanwie tego wszystkiego zachowają nam się Nasdaqi, bo w przypadku Nasdaq 100 mamy formację klina kończącego. Może ją pokażę na wykresie tygodniowym. Mamy tutaj formację klina, ta formacja jest doskonale potwierdzona dywergencjami. Mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, no i fala piąta na razie przebiła szczyt fali trzeciej. Tym samym można uznać, że prawdopodobnie ta formacja klina została zakończona, aczkolwiek w idealnym scenariuszu powinno dojść do nadbicia górnego ograniczenia klina. Czyli w takiej sytuacji możliwy jest jeszcze ten jeden zryw do góry, nadbicie górnego ograniczenia klina, prawdopodobnie powiększenie dywergencji, i w konsekwencji następnie powinniśmy zobaczyć ruch spadkowy zmierzający w rejon 10 700 punktów. To jest absolutnie wariant minimum, w zależności od tego, czy jest to klin kończący, czy wprowadzający. Jeśli jest to klin wprowadzający, to 10 700 i wracamy do silnych wzrostów. Raczej to nie jest mój scenariusz bazowy. Jeśli jest to klin kończący, to on powinien zostać wniesiony co najmniej w całości, czyli 6700. I zobaczmy, jak teraz wygląda wykres długoterminowy, miesięczny. Gigantyczna dywergencja w strefie skrajnego wykupienia, którą obecnie widzimy. No i mamy tutaj wydłużoną falę piątą. Mamy tutaj wydłużoną falę piątą, która opuściła w połowie ubiegłego roku górną bandę rozszerzającego się kanału wzrostowego. Oczywiście to wydłużenie znowu zdecydowanie lepiej jest widoczne na wykresie w skali arytmetycznej. Mamy pierwszą proporcję falową, czyli fala piąta już jest dłuższa od sumy fal 1 i 3, no a fala piąta, ta brązowa, też ma charakterystyczne wydłużenie, i to jeszcze wszystko w formacji klina. Czyli jest to bardzo mocne wskazanie tego, co się może wydarzyć. No i pamiętajmy, że formacja klina kończącego, jeśli jest to klin kończący, jest znoszona w całości, przebijamy poziom 6700. I najprawdopodobniej wtedy zmierzamy do jakiegoś istotnego wsparcia. To istotne, silne wsparcie wypada w rejonie 4500, 4800 punktów. Natomiast w krótszym terminie być może najpierw jeszcze uda nam się wygenerować tą jedną nogę wzrostową, nadbić górne ograniczenie klina. To by pozwalało Nasdaqowi 100 na nawet może jakieś 8% wzrostów. Czyli jak zsumujemy sobie ten obraz techniczny, to teoretycznie S&P, Dow Jones, Russell, Nasdaq, wszystkie te indeksy 8-10% do góry to jest to, co mogą jeszcze na tym kanwie euforycznych zakupów zrobić, aby dobić do chyba najbardziej takich oczywistych zgrupowań różnego rodzaju oporów. Oczywiście mamy jeszcze do tego indeks Nasdaq Composite, tu też ustawione maksimum. No i w przypadku Nasdaq Composite też jest pytanie, co to za scenariusz jest realizowany, czy jeszcze tutaj będziemy mieli szansę podejść wyżej. Natomiast z drugiej strony trzeba zauważyć, że na tych wszystkich indeksach zrealizowaliśmy już pewne zasięgi cenowe, a w przypadku Nasdaqów wybiliśmy się górą z tych małych, krótkoterminowych formacji wzrostowych. No i zarówno na Nasdaq 100, jak i na Nasdaq Composite mamy ukształtowane impulsy spadkowe. Co to oznacza? To oznacza, że być może Nasdaqi nie zrobią tych już scenariuszy wzrostowych. S&P Dow Jones już poprawił maksima, Nyse Composite Index też zrobił już to, co miał zrobić, a Russell 2000 wcale nie musi iść w stronę 2400 czy 2700. Więc to też trzeba mieć na uwagę, że indeksy wykończyły te układy wzrostowe, i teoretycznie, jeśli dojdzie do potwierdzenia sygnałów spadkowych, to możemy rozpocząć te korekty, o których wspominałem, szybciej, bez tej 80% aprecjacji. Oczywiście, patrząc na to, jak kolokwialnie mówiąc, jakie potężne ssanie jest na rynku, to raczej bardziej prawdopodobne jest to, że te wzrosty mogą jeszcze być kontynuowane czy rozgrywane w kolejnych dniach. Natomiast na pewno sygnałem ostrzegawczym będzie przebicie tych dolnych ograniczeń kanałów wzrostowych, czyli na Nasdaq Composite i na Nasdaq 100. Jeśli przebijemy te dolne ograniczenia, tak samo na Nyse Composite Index, jak wybijemy to dolne ograniczenie, to wszystko będą to mocno alarmowe sygnały. No i prawdopodobnie
Na S&P i na Dow Jonesie mamy identyczną sytuację, czyli jak wybijemy dno fali czwartej 4130 punktów i złamiemy dolne ograniczenie kanału, to również będzie to sytuacja alarmująca. Jak wyglądają pozostałe aktywa? No pozostałe aktywa na świecie mniej więcej kształtują podobne układy techniczne. W przypadku DAX-a mamy dość tożsamy układ z wariantami amerykańskimi, czyli mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Głębokość zniesienia fali czwartej sugeruje, że fala piąta mogła być wydłużona, no i też takie oznaczenia falowe teraz przyjąłem z powrotem, czyli mamy falę pierwszą, drugą, trzecią. No i moja hipoteza jest taka, że kształtujemy obecnie formację trójkąta, bądź tą formację już oczywiście mogliśmy zakończyć, bo fala druga była korektą płaską, więc czwórka może być zygzakiem. Ale teoretycznie dobrze by wyglądało tutaj ukształtować formację trójkąta i zrobić ostatnie pchnięcie w okolice 16 tysięcy punktów. Powstałaby nam dywergencja, ale też, co jest ciekawe, mielibyśmy ładne proporcje falowe, no i wydłużenia poszczególnych fal piątych. Natomiast co najprawdopodobniej wydarzyłoby się potem? Po poprawieniu maksimów i zrobieniu tych 16 tysięcy punktów, znowu należy się spodziewać ruchu spadkowego, który powinien zmierzać do dna fali czwartej, czyli na wykresie dziennym mamy ten minimalny zasięg korekty, który nam wypada w rejonie 11 tysięcy, 11 tysięcy 500 punktów. Jeśli byśmy zeszli do tego poziomu impulsem, to najprawdopodobniej moglibyśmy zbudować falę pierwszą, potem odreagowanie, fala druga, formacja RGR. No i kontynuacja Bessy. Taki scenariusz prawdopodobnie mógłby się realizować, ale najpierw oczywiście musimy wykończyć ten scenariusz krótkoterminowy. No i znowu pytanie, czy wystarczy przebić tylko maksima, czy faktycznie zrobimy tu formację trójkąta i podejdziemy na 16 tysięcy punktów. Wiele oczywiście będzie zależało od tego, jak zachowa się rynek bazowy, czyli rynek amerykański. Pozostałe europejskie walory mają podobne scenariusze, czyli też mamy formację klina, tak jak na KKR, oczywiście inny scenariusz długoterminowy na KKR, bo na KKR prawdopodobnie możemy kształtować takiego wzrostowego zygzaka typu A, B, C. No i jesteśmy na górnej bandzie kanału wzrostowego. Nadbity ten szczyt z 2007 roku, równość fal osiągnięta, no i dodatkowo na dziennym ten klin wzrostowy z dywergencją, czyli sugestia możliwego odwrócenia trendu. Na FTSE MIB formacja trójkąta, czyli jeszcze raz do góry, no i w długim terminie też Państwu pokazywałem te wykresy na FTSE MIB. Tutaj akurat mamy trochę inny scenariusz niż na KKR, mianowicie od 2000 roku mamy gigantycznego klina wprowadzającego, który zakończył się na double bottom w 2012 roku i następnie rozgrywamy 10-letni ruch korekcyjny, przeszło 10-letni ruch korekcyjny, fala A, fala B. No i kształtujemy ostatni ruch wzrostowy, fala C. Szczyt fali A został już przełamany, więc wariant minimum zrealizowany, natomiast teoretycznie znowu mamy gdzieś możliwość 5-6% wzrostów do okolic 26 tysięcy punktów, a potem w długim terminie cały czas target spadków to jest 12 tysięcy punktów na FTSE MIB. Na FTSE 250 mamy bardzo podobne scenariusze jak choćby na NYSE Composite Index. Mamy tutaj wydłużenie fali piątej, jeszcze cała ta fala piąta, bo ten ruch to jest cała fala piąta i w ramach tej fali piątej mamy impuls wzrostowy z wydłużoną falą pierwszą. Trójka, piątka, piękne proporcje falowe, górne ograniczenie klina, dywergencja na RSI. No i znowu pytanie, czy w maju przyjdzie przesilenie, bo już trochę nie ma gdzie za bardzo cena podążać w tym układzie technicznym, czyli ewentualnie to, co możemy zrobić, to nadbić górną bandę kanału i tam przez jeszcze jakiś okres czasu się znajdować. Natomiast finalnie silny ruch spadkowy też wkrótce powinien się rozpocząć z tym targetem spadków w okolicach 17 tysięcy. 17 tysięcy punktów. I mówiłem już Państwu o tym, że Azja jako pierwsza rozpoczęła te sekwencje korekcyjne. Zacznijmy od iShares'a, czyli od MSCI Emerging Market Index. Tutaj na razie cały czas konsolidujemy się powyżej górnego ograniczenia klina kończącego, natomiast historyczny, rekordowy poziom alokacji amerykańskich zarządzających w Emerging Markets sugeruje możliwość kilkudziesięcioprocentowego tąpnięcia, no i również takie tąpnięcie sugeruje sama formacja techniczna. A na wykresie dziennym przypominam tylko, że wybiliśmy się z takiego średnioterminowego klina wzrostowego. Mamy impuls spadkowy, korektę budującą falę drugą. Fala druga zatrzymała się na typowych zniesieniach Fibonacciego.
Jest jeszcze formacja RGR, no i również przynajmniej początek ruchu korekcyjnego powinien się pojawić, jeśli nie będzie to w ogóle klasyczna spadkowa Bessa. W przypadku koreańskiego KOSPI 100, czyli jest to największy udziałowiec, jeden z największych udziałowców wspomnianego indeksu MSCI, Emerging Market Index, czy dokładnie tego ETF-a, którego przed chwilą Państwu pokazywałem. W przypadku KOSPI 100 prawdopodobnie poprawimy maksimum na jakimś takiej tygodniowej dywergencji. Jakby się udało jeszcze przebić się ten historyczny szczyt, będziemy mieli ładną dywergencję na wykresie tygodniowym. Równość fal będzie osiągnięta i najprawdopodobniej będzie to finalizacja tego wieloletniego klina wzrostowego, który rozpoczął się w 2003 roku. No i tutaj warto zwrócić uwagę na poziom wykupienia. W przypadku KOSPI, gdy uderzaliśmy w poziom wykupienia indeksu na wykresie miesięcznym w okolicach 75-76 punktów, każdorazowo korespondowało to z 45% korektą. Oczywiście pytanie było tylko takie, czy ta korekta następowała od razu, czy mieliśmy tutaj jeszcze jakąś, powiedzmy, niewielką dywergencję, czy tak jak, no takiej dywergencji się nie spodziewam, bo to była jednorazowa sytuacja związana z niesamowitą bańką, która powstała nam na rynku japońskim. Natomiast każdorazowo po osiągnięciu takiego poziomu wykupienia 45% spadków, no patrząc, że indeks jest po 3200, to nam implikuje spadek gdzieś w rejon 1700 punktów, czyli tak naprawdę powrót do tej dolnego ograniczenia klina. I jako pierwsze, może tak, zanim do tej myśli powrócę, jeszcze Nikkei 225, znowu na istotnych proporcjach falowych i na górnym ograniczeniu kanału się znajduje, a na krótszym terminie z tego kanału się wybiliśmy. Tu oczywiście może być jeszcze taka opcja, że budujemy dopiero tą formację trójkąta, ona się mogła zakończyć w trzecim tygodniu kwietnia, no i wtedy jeszcze jedno maksimum do poprawienia. Natomiast indeksy, które jako pierwsze zakończyły, to są indeksy chińskie. Shanghai Composite wybił się z klina, zbudował impuls, korektę tworzącą falę drugą. Mamy RGR, no i prawdopodobnie będziemy kontynuować jakiś ruch spadkowy na indeksie Shanghai Composite. Tutaj mamy akurat inną długoterminową formację, natomiast no co najmniej gdzieś ten 2750, czy może nawet niżej, powinniśmy zmierzać. No i podobnie oczywiście jest na hongkongskim Hang Seng. Tu mamy jeszcze przesłony Bessy. I prawdopodobnie jest tutaj opcja albo takiej formacji WXY, która by zbudowała falę C, ale równie dobrze możemy budować coś takiego, co jest możliwe jako jeden ze scenariuszy dla polskiego rynku, czyli jakąś formację klina kończącego. Czyli mamy falę A, falę B i następnie jedynka, dwójka, fala trzecia, fala czwarta, no i gdzieś fala piąta. Jeden z tych dwóch scenariuszy mógłby się na tych walorach zrealizować. Oczywiście euforia jest widoczna na każdym typie ryzykownych aktywów. Ta euforia była widoczna początkowo na ropie naftowej, która z okolic $16 na Brencie błyskawicznie odbiliśmy czterokrotnie wyżej w okolice $70. Natomiast na Brencie w tym interwale dziennym przełamaliśmy, czy wybiliśmy się z tego klina wzrostowego. Na razie ten szczyt fali C nie został poprawiony. No i pytanie jest, czym jest ta formacja? Bo moim zdaniem to może być początek ruchu korekcyjnego, czyli fala pierwsza, fala druga, bądź fala A, fala B. No i wtedy mamy jeden z tych dwóch scenariuszy, czyli jeżeli jest to fala A, fala B, no to czekamy na falę C, która być może zapoczątkuje nam formację trójkąta, z tej formacji wybijemy się górą, no i wtedy będziemy mieli od dołka zeszłorocznego klarowny pięciofalowy impuls, zapowiedź Hossy. Natomiast jeśli ten ruch korekcyjny by się wydłużył i naszedłby na poziom szczytu fali A, czyli na $45, to wiemy, że nie będziemy mieli tutaj impulsu, tylko trójfalowy ruch korekcyjny. No i to jest to długoterminowe pytanie. Czy to po formacji trójkąta wybijemy się górą, dokończymy impuls i będziemy mieli 1, 2 i w zanadrzu kilku lat historyczne szczyty? Czy też nie przebijemy maksimum, skorygujemy się na 45 i rozpoczniemy spadkową falę trzecią, potem czwarta, piąta, pewnie w wieloletnim klinie spadkowym, związanym również z transformacją
energetyczną na świecie. Zobaczymy, ale jest to jeden z pierwszych aktywów, który zakończył ten ruch. No i oczywiście teraz te ruchy wzrostowe są widoczne na całej kanwie aktywów, powiedzmy, niespekulacyjnych, którymi trudno jest albo którymi się nie handluje raczej w większym takim wydaniu na giełdach przez inwestorów indywidualnych. Jeśli już, to forwardami zabezpiecza się pozycje czy firmy wydobywające, których działalność gospodarcza jest związana z tymi surowcami, zabezpiecza swoje pozycje już na rynku międzybankowym. No i oczywiście to są niesamowite wzrosty rudy żelaza, stali, aluminium, drewna i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład jeden z surowców, który akurat jest dostępny na rynku, to jest miedź. No i miedź z tym absolutnie niesamowitym trendem wzrostowym. Ten trend wzrostowy na miedzi z okolic 200 centów, jesteśmy już prawie na 500 centach, mamy bardzo silny ruch wzrostowy, ale najprawdopodobniej jest to ruch wieńczący piątą falę. Mamy pierwszą, drugą, trzecią falę, czwórka w postaci trójkąta, no i fala piąta, 20% już aprecjacji. Górna banda kanału zaraz będzie zaliczona. Mamy dywergencję na niesamowitym poziomie wykupienia 84 punktów. Niesamowite wykupienie na tygodniówce i na wykresie miesięcznym. No i w długim terminie tutaj mamy dwa scenariusze. Albo wieńczymy długoterminową falę piątą, albo budujemy falę pierwszą w pięciofalowym impulsie wzrostowym. W obu wariantach powinien przyjść ruch korekcyjny. W wariancie czarnym ten ruch korekcyjny, tu może mam niesaktualizowane te poziomy Fibonacciego, ale ten ruch korekcyjny powinien ściągnąć cenę gdzieś w rejonie 320 centów, czyli jest to 160 centów. 160 centów niżej, czyli co najmniej 30%. No i co jest też ciekawe, podobnie jak KOSPI, miedź od powiedzmy lat 60. uderzając w taki poziom wykupienia, każdorazowo korespondowało to z minimum 20% korektą. Na razie mamy taką sytuację na wielu surowcach czy na wielu aktywach, że finalizujemy pewne ruchy. No i należy się spodziewać tego, że w okresie kolejnych tygodni do września prawdopodobnie poszczególne walory będą już dołączać na przykład do Bitcoina czy do indeksów azjatyckich z wygenerowaniem sygnałów rozpoczęcia ruchu korekcyjnego. Wywołałem Bitcoina, oczywiście zaraz do niego dojdziemy, natomiast jeszcze chciałem pokazać ruchy na metalach szlachetnych. Tutaj niewiele się dzieje, aczkolwiek ten ruch wzrostowy na srebrze, na miedzi, przepraszam, na srebrze i na złocie się rozwinął, natomiast ten ruch wzrostowy na srebrze przypomina ruch trójfalowy. No i mamy taką opcję fala pierwsza, druga i potencjalnie formacja RGR. Natomiast oczywiście tu ewentualna alternatywa to jest formacja trójkąta, która umożliwiałaby wyjście górą i kontynuację wzrostu. Natomiast moim zdaniem mamy tutaj do czynienia po prostu z falą pierwszą, drugą, bądź falą A, falą B i powinniśmy rozwinąć co najmniej jeszcze tą jedną nogę spadkową. I analogię oczywiście widzę na na złocie, bo na złocie też po zbudowaniu tego klina spadkowego, który mógł zakończyć falę A bądź falę pierwszą, mamy trójfalowe odreagowanie, które buduje falę B bądź falę drugą. Czyli ja podtrzymuję ten scenariusz długoterminowy na złocie, gdzie uważam, że co najmniej powinniśmy spaść w stronę 1500 dolarów, jeśli nie gdzieś w ogóle w stronę 1300-1270 dolarów. Tyle jeśli chodzi o surowce. No i przechodząc na sam koniec już do rynku walutowego, być może po rynku walutowym jeszcze chwilę dosłownie na wybrane walory, na wybrane akcje z rynku amerykańskiego poświęcimy. Natomiast jeśli chodzi o waluty, na indeksie dolara amerykańskiego cały czas mamy opcję odwrócenia trendu. Mamy tutaj odwróconą głowę z ramionami, ale dodatkowo jest na razie formacja klina wprowadzającego jedynka i trójfalowa korekta tworząca falę drugą. Moim zdaniem cały czas indeks dolara ma szansę na ten ruch wzrostowy zmierzający przynajmniej do górnej bandy kanału wzrostowego. No i tym samym pozytywnie cały czas wypowiadam się, tyle że w długim terminie oczywiście, o USD PLN i o Euro PLN. Uważam, że USD PLN ma szansę na ustanowienie historycznych maksimów, a jeśli miałby się powtórzyć taki ruch wzrostowy na USD PLN jak w 2008 roku, to możemy nawet powędrować w stronę 7 zł. No i na Euro PLN mamy podobną opcję. Mamy falę A, wieloletnią formację trójkąta, z której wybiliśmy się górą, klin wprowadzający, fala pierwsza, fala druga. No i w tym roku powinniśmy zaczynać ten ruch wzrostowy, który wybije historyczne szczyty, ten podwójny szczyt.
No i po wybiciu tego podwójnego szczytu, po ustanowieniu prawdopodobnie poziomu 5 zł, moglibyśmy kontynuować sekwencję wzrostową nawet w okolice 6 zł. No i oczywiście należy chwilę czasu poświęcić na kryptowaluty, więc pokażę je Państwu, tyle że pokażę je Państwu w innym programie analitycznym. Zobaczę tylko, czy to jakoś sensownie się Państwu pokazało. Oczywiście zaczniemy od Bitcoina, bo Bitcoin jako pierwszy zakończył sekwencję wzrostową. Celowo pokazuję tu wykresy w skali arytmetycznej. Oczywiście Bitcoin buduje wydłużoną falę piątą. W ramach tej wydłużonej fali piątej i podfala piąta uległa wydłużeniu. No i co było charakterystyczne na Bitcoinie, ta fala piąta jeszcze nam zbudowała formację klina kończącego, potwierdzonego przepiękną dywergencją. Wybiliśmy się dołem z tej formacji. Pokazywałem Państwu na wykresie 4-godzinowym jakby bardzo tak klarowną sekwencję spadkową, bo mieliśmy tutaj formację, jedną formację trójkąta i drugą formację trójkąta, oczywiście fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i wydłużona fala piąta, gdzie mamy znowu jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę. Tym samym powstała nam fala pierwsza i następnie po niej mamy 5 fal wzrostowych, fala A, korekta trójfalowa, fala B i kolejnych 5 fal wzrostowych, tym razem w klinie. Fala C. Idealne miejsce do zakończenia tej trójfalowej sekwencji tworzącej falę drugą. Tym bardziej, że cały czas aktualne jest to najistotniejsze zniesienie Fibonacciego. No i dodatkowo mamy lewe ramię, głowę, prawe ramię, czyli formację RGR. Zasięg przeceny i tu proszę zobaczyć, jak doskonale nam się zazębiają trzy rzeczy. Po pierwsze, zasięg przeceny wynikający z formacji RGR to okolice 31 600 dolarów. Podobne poziomy to jest zasięg, typowy zasięg wydłużonej fali trzeciej. No jeśli jest to formacja klina, to ona oczywiście powinna zostać zniesiona w całości, czyli znowu 30 000 dolarów. Trzy różne techniki pokazują, że w perspektywie kolejnych 3 miesięcy powinniśmy się spodziewać silnego ruchu spadkowego w rejon 30 tysięcy dolarów. Ale co jest ciekawe, przy tej niesamowitej euforii na rynku, kapitał z Bitcoina uciekł, ale do innych kryptowalut. No i widzieliśmy po pierwsze niesamowite wzrosty waluty, ulubionej chyba waluty Elona Muska, Dogecoina, zresztą kilka tygodni temu Elon Musk zmienił swój opis, tak zwany biogram na Twitterze jako Dogfather, bodajże zatweetował, znaczy zmienił biogram, mówiąc oczywiście o rynku kryptowalutowym, natomiast zatweetował, że jest Dogfather. Natomiast co jest ciekawe w Dogecoinie, jakkolwiek to brzmi, mamy tutaj pięciofalową sekwencję wzrostową, gdzie mamy wydłużoną falę piątą. Fala piąta uderzyła w równość fal 1-3. Oczywiście dodatkowo na tym interwale długoterminowym mamy dywergencję tak wykresu miesięcznego tutaj oczywiście nie zobaczymy. Mamy dywergencję, no i mamy bardzo silne zejście, to dywergencja jest charakterystyczna między trójką i piątką. No i mamy na razie silne zejście na tym Dogecoinie czy Dogecoinie. No i to zejście oczywiście też ma znamiona impulsu. Mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, falę czwartą, bądź w ten sposób oznaczoną falę czwartą i wydłużoną falę piątą, bądź prawdopodobnie damy radę to jeszcze jakoś inaczej rozpisać, ale mamy tu klarowną sekwencję impulsową, być może A, B, C. No i wracamy do sekwencji spadkowej, tak jak oczywiście na Bitcoinie. No i ostatni walor, bo w momencie, gdy Dogecoin zaczął underperformować, to tym walorem numer jeden stał się Ether. No i tu też mamy niesamowitą tą sekwencję wzrostową na Etherze. Od marca wzrost 10-krotny, a tak naprawdę od końcówki kwietnia mamy wzrost 4-krotny i również wydłużenie fali piątej. 1, 2, 3, 4, wydłużona fala piąta. Tyle, że na razie ten ruch spadkowy aż tak spektakularny nie jest, natomiast mamy tutaj opcję zbudowania klina wprowadzającego i 3 fal korekty. Najprawdopodobniej zbiorczo patrząc na tym, co się dzieje, Bitcoin zakończył już swój długoterminowy układ wzrostowy. Dodatkowo ten układ mógł zakończyć Ether i prawdopodobnie Dogecoin, czyli trzy najbardziej popularne kryptowaluty. Dlaczego to może być istotne? To może być istotne z tego względu, że finalizujemy prawdopodobnie całą manię, cały ten ruch wzrostowy na tych kryptowalutach. No i tutaj dobrym też jakby korespondencją do tego jest to, co się dzieje na takich dziwnych kryptowalutach. One się czasami obraźliwie nazywają shitcoiny.
Czyli mamy takie dwie kryptowaluty jak Scam i bodajże Boom, jeśli dobrze kojarzę. W każdym bądź razie waluta, która nazywa się oszustwo, tam też mieliśmy niesamowite wzrosty i ten charakter wzrostów hiperboliczny. Natomiast pomijając cały rynek kryptowalut, czy to jest szansa na przyszłość, czy nie, czy jest to jakiś wielki game changer i za 20 lat wszyscy będziemy używać kryptowalut, czy jest to po prostu jakaś bańka spekulacyjna, jak tulipany w XVII wieku i nigdy do tej ceny nie wrócą, to trzeba powiedzieć jedno. Charakter wzrostów na kryptowalutach ewidentnie pokazuje wzrosty hiperboliczne, a wzrosty hiperboliczne to euforia i bańka spekulacyjna. Tym samym najprawdopodobniej wszystkie te kryptowaluty powinny się przecenić co najmniej 80%. To oznacza, że taki Ether powinien wrócić do podstawy, czyli do 20 bądź do 10 dolarów. Taki Bitcoin również powinien wrócić do podstawy, czyli do 30 tysięcy bądź do 17 tysięcy dolarów. No i Dogecoin do 23 centów bądź do 6 centów. I to są te ruchy podstawowe. Pytanie jest, czy ten ruch na kryptowalutach wywoła już coś więcej na rynku właściwym, czyli na rynku głównym, na rynkach akcyjnych. Natomiast jest to ewidentnie sugestia tego, że risk on zaczyna nam mocno hamować. No jest to przynajmniej sygnał ostrzegawczy. Na sam koniec dosłownie kilka walorów z indeksów S&P 500. Tak naprawdę chciałem pokazać Państwu kilka fangów. Mamy Teslę, gdzie najprawdopodobniej doszło już do odwrócenia trendu, fala pierwsza, druga. No i potencjał przeceny Tesli cały czas uważam, że wypada w rejonie 70 dolarów. Tesla cały czas się bardzo wysoko trzyma, natomiast raczej wygląda to na możliwość finalizacji tego ruchu wzrostowego. Chciałem pokazać też Państwu Apple'a, bo Apple ma dwa scenariusze. Podobnie jak Tesla, może finalizować jedynkę, dwójkę i wracać już do ruchu spadkowego w rejon 88 dolarów. Natomiast alternatywa dla Apple'a, którą pokazywałem w piątkowej zagranicznej okazji dnia, jest taka. Ta alternatywa jest taka, że zakończyliśmy w 2019 roku trójkąta w ramach fali czwartej i budujemy oczywiście bardzo mocno wydłużoną piątkę. Fala pierwsza, pandemiczna wyprzedaż, fala druga, fala trzecia, no i od września kształtujemy formację trójkąta. Może jeszcze dojdziemy gdzieś do 145, może 170 dolarów. Dywergencja, ale finalnie jest to wydłużenie fali. No i co jest ciekawe, zasięgi spadkowe to jest 50, okolice 55-50 dolarów dla Apple'u. No i oczywiście z samych fangów należy definitywnie pokazać Microsoft w perspektywie długoterminowej. No i proszę zobaczyć, że Microsoft w roku, uprzedzając rok 2000, od tego 97 budował niesamowitą dywergencję zakończoną w roku 2000, po której tąpnął nam 66%. No i mamy teraz analogiczną sytuację, czyli mamy ruch hiperboliczny. Ta hiperbola nam zaczęła od 19 roku przyspieszać, a rozpoczęła się w momencie, gdy Trump został prezydentem. Dywergencja trwa mniej więcej już taki sam okres czasu, jak przed bańką dotcomową. No jeśli teraz mielibyśmy zobaczyć analogiczny ruch, to moglibyśmy się skorygować poniżej tej czerwonej strefy wsparcia. Warto zobaczyć jeszcze na kilka spółek wchodzących w skład sektora industrial, czyli spółek przemysłowych, bo na wielu walorach mamy finalizację jakichś krótkoterminowych układów wzrostowych. Oczywiście, tylko wyłączmy skalę arytmetyczną. Na Alaska L Group mamy formację trójkąta i prawdopodobne wybicie górą, i to najpewniej związałoby się ze zbudowaniem bardzo ładnej dywergencji i finalizacją tego szaleńczego ruchu wzrostowego od minimów z ubiegłego roku. Podobnie wygląda Caterpillar, który już się wybił z tej formacji trójkąta. Podobnie wygląda Deere, który też wybił się z formacji trójkąta. Te wszystkie formacje pokazywałem w ubiegłym tygodniu w zagranicznych okazjach dnia. No i podobną sytuację mamy na Delta Airlines, tu też mamy formację trójkąta, i na General Electric, tu też mamy formację trójkąta. Tą formację jeszcze Państwu w zagranicznej okazji dnia nie pokazałem. Dlaczego te wszystkie formacje są istotne? Bo to jest finalizacja krótkoterminowego ruchu, mamy wtedy dywergencję od stycznia, no a w długim terminie oczywiście mamy tutaj szaleńcze
szaleńcze wydłużenia fali piątych, tak jak na Diri. No, włączmy. Tu mamy w ogóle hiperbolę widoczną na wykresie w skali semilogarytmicznej. Jak włączymy wykres w skali arytmetycznej, no, ta hiperbola aż bije po oczach. No i pamiętajmy o tym, że zasięg wydłużonej fali piątej to jest $120, czyli cały ten ruch wzrostowy mógłby zostać zniesiony, zwłaszcza, że będziemy mieli dywergencję właśnie na poziomie 90, czyli taką dywergencję tak naprawdę miało Tesla. Natomiast jeszcze te spółki wchodzące w skład industrialsów pokazują możliwość kontynuacji tej ruchu, tak jak na przykład Eversource Energy. Dzisiaj pokazywałem tą spółkę w ZODzie. Też możliwość finalizacji formacji trójkąta i wyjścia raz jeszcze górą z tej formacji. No i także kilka spółek należących do segmentu technologii ma potencjalne formacje trójkąta, jak na przykład Microchip czy Micron Technology. W przypadku Microchipa też mamy opcję z formacją trójkąta i jeszcze możliwość wyjścia górą. Podobnie na Micronie, to też jest możliwość jeszcze ukształtowania takiej formacji prowzrostowej. No i ewentualnie AMD, chociaż nie wydaje mi się, żeby tamta opcja była rozgrywana, bo na AMD mamy potężną formację RGR i przełamaną linię szyi, natomiast, przepraszam, przełamaną linię trendu, linia szyi jeszcze nie została przełamana. Natomiast za każdym razem, gdy kształtuje nam się formacja RGR, proszę pamiętać o tym, że alternatywnie może to być formacja trójkąta, z której raz jeszcze wybijemy się górą. Natomiast na AMD mieliśmy na początku niesamowity rekord wykupienia, no takie rekordy jak na Diri, czy na Tesli, czy na polskim Azbisie. No i na wykresie tygodniowym mamy dywergencję na dywergencji. No z tej formacji trójkąta, jeśli jeszcze raz wyjdziemy górą, to może dojdziemy do poziomu 100 zł. No to jest ta alternatywa, tak? Przepraszam, $100. Jak dojdziemy do poziomu $100, no to finalnie ten ruch i tak powinien być tożsamy, czyli po wyjściu do okolic $100 schodzimy do dna po fali drugiej, wydłużonej fali piątej. Te sekwencje krótkoterminowe pokazują nam ciekawe dywergencje, które się kształtują, i to właśnie te dywergencje ograniczają nam możliwość czasu trwania całych sekwencji wzrostowych. Stąd też uważam, że maj, wrzesień to jest okres, w którym naprawdę powinna się rozwinąć sekwencja korekcyjna. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do odsłuchania zarówno drugiego nagrania Tydzień na GPW, jak i do kontynuowania śledzenia tych webinarów w przyszłym tygodniu. Do